tu sobie zrobić drzwi rewizyjne i jednostkę wsadzić do środka. No tu już nie będzie tak komfortowo, jak realizujemy takie budynki i jak w tym przypadku też ten budynek zrobimy. Cześć, z tej strony Wasz ulubiony instalator Ariel. Witam Was dzisiaj w mieście... W Gorzowie Wielkopolskim. W Gorzowie Wielkopolskim, ja jestem Ariel. Darek. Witam Cię, Darku. Dzisiaj przyjechaliśmy do Ciebie realizując trasę. Tak. Tak, po Polsce. Ty na Facebooku nas zobaczyłeś? Zobaczyłem Was na Facebooku. Bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem Gorzów na tej mapce, bo po wcześniejszych rozmowach ze specjalistami, że tak ich nazwę, miałem wątpliwości co do tego, czy doradzali mi rzetelnie. Mhm. Bardzo się ucieszyłem, że będziecie wpadać tutaj do Gorzowa i że będę mógł się z Wami zobaczyć. Okej. Okay. Ja patrząc w notatki widziałem, że jest tam zapisane budynek bardzo trudny. Ty to podałeś dziewczynie, która umawiała całą tą trasę, planowała, dzwoniła do Was, do Ciebie i ona mi zrobiła takie notatki, budynek bardzo trudny. Ja tak podjeżdżam pod ten budynek, mówię, kurczę, gdzie on jest trudny, nie? W którym miejscu? No, jak Ty doszedłeś do tego wniosku, że on jest trudny? Z punktu widzenia laika wydawało mi się, że jest trudny, ponieważ jest tutaj sporo takich półpięter, które pewnie zaraz zaprezentujemy. Mhm. No i głównie z tego względu. Jest tutaj strop drewniany, jest tutaj strop betonowy. No wydawało mi się wcześniej, że rekuperator chciałbym umieścić w piwnicy na dole. Zaraz sobie pójdziemy zobaczyć. Dopiero dzisiaj dowiedziałem się o tym, że czerpnia wyrzutnia muszą być 1,5 metra powyżej powierzchni gruntu. Teoretycznie 1,20 m, ale wiesz, no różnie się podaje. Ja uważam, że jak konik polny z róży mi do środka nie wskoczy, albo z drzewka mi tam jakiś robal nie wpadnie, to że wtedy ta wysokość jest okej. Okay. Natomiast na pewno nie chcemy, żeby była ta czerpnia i wyrzutnia za nisko, no bo wtedy może nam po prostu tam się dostać jakieś... Robactwo, no. Jasne, ma to sens. Dobra, ale ty no, o tym nie pomyślałeś, no bo nie wiedziałeś, jak ten budynek zrobić. Było tutaj wcześniej 4 fachowców przede mną. Tak, było tutaj kilku fachowców. Ja nie pamiętam dokładnie, czy było tutaj 4 fachowców, ale było tutaj kilku fachowców i no, coś doradzali. Natomiast ja nawet nie zdecydowałem się na to, żeby poprosić ich o wycenę. O wycenę, bo ale dlaczego? Oni tak jakoś mówili, ze względu na to, że niektórzy z nich nie byli specjalistami. Tak wywnioskowałem po rozmowie, że nie są konkretnie specjalistami. Byli tutaj jedni ludzie, którzy sprawiali wrażenie profesjonalistów, natomiast tam też nie prosiłem o wycenę, bo ja już po rozmowie wiedziałem, że to będzie wycena w stylu... W takim stylu, który zdecydowanie przekroczy mój budżet, tak to powiem. Okej, okay, dobra. No to zaraz sobie zejdziemy na dół. Natomiast będąc tutaj, to jakby teraz jest wiatrołap, stara kuchnia, salon. Ty tak. Z tego zrobisz jedno duże pomieszczenie. Tak, chcielibyśmy tutaj mieć duże pomieszczenie. Wejście do domu zostanie przeniesione o pół kondygnacji niżej. Mhm. No i te ścianki tutaj przewrócisz, one nie są nośne, możesz to zrobić bez problemu. Nie są nośne, to jest strop drewniany, mogę to wszystko no tutaj dość zawalić. Dość ciekawie to wygląda wszystko. Tu widzicie jakby tą skomplikowaność pewnego rodzaju, czyli te tak zwane półpiętra, nie? Tak, dokładnie. Ale zejdźmy sobie na dół, bo tu w ogóle wchodziliśmy po schodach, tam możesz pokazać. Wejście będzie tutaj, czyli to jest poziom zero mniej więcej, nie? To jest poziom gruntu, tak. Dokładnie, czyli tu z poziomu zero będziemy wchodzić i ty chciałeś z jednostką zejść jeszcze niżej. Chciałem możemy tam wejść? Chciałem z jednostką zejść do piwnicy, zapraszam. Myślałem o tym, żeby zrobić jednostkę w którymś z tych pomieszczeń. To są pomieszczenia piwniczne, takie techniczne, że mogę je tak nazwać. Mhm. No bo chciałem przede wszystkim, żeby rekuperator nie przeszkadzał mi w tym, jak sobie tam będę żył, żeby on mi nie hałasował, żebym tego nie słuchał. No i wydawało mi się też, że tutaj zgadza się wszystko co do tego, gdzie ma być czerpnia, gdzie ma być wyrzutnia, kierunki świata. Mhm. Tutaj byłoby fajnie zrobić rekuperator, dlatego że mamy rekuperator na najniższej kondygnacji,
z której idziemy już tylko do góry. Tutaj jest fajne pomieszczenie, bo tu będzie twoja jaskinia, taka męska, przyjemności do oglądania meczu, grania na konsoli i tak dalej, więc podejrzewam, że to byłaby moja ulubiona część domu, jakbym tutaj zamieszkał. Natomiast te pomieszczenia miały być z założenia piwniczne, więc teoretycznie one nam w niczym nie przeszkadzały, tak? Tu będziesz miał jakąś kotłownię? Bo... Tak, tutaj chcielibyśmy umieścić kocioł gazowy, tutaj będzie jakaś ewentualnie pralnia. I to tak tyle. Naprawdę będzie bardzo dużo tutaj miejsca, bo ten kocioł gazowy przecież nie zajmie tutaj całego tego pomieszczenia, pewnie jeszcze tu się i tu się tak, zrobi graciarnia, nie? Na wkładamy jakiś słoików, będziemy tu magazynować rzeczy. Dobra, natomiast ja ten twój pomysł przekreśliłem, powiedziałeś, że zniszczyłem twój światopogląd przez moment, dlatego że ja wiem o tym, że są jednostki, które montujemy na samym dole mieszkania, to są jednostki typu V, ale są też jednostki typu H, które możemy zamontować na najwyższym piętrze, więc pójdziemy sobie teraz na najwyższe piętro i omówimy, jak ja to planuję wykonać. Jesteśmy na najwyższej kondygnacji teraz. Byliśmy na samym dole, w piwnicy. Tak. Tam mogliśmy zamontować jednostkę typu V. Jesteśmy teraz na najwyższym tym półpiętrze, bo poniżej, za wami, jest też dach, jest też skos, ale to jest te poddasze niższe niż te, na którym jesteśmy. Tak. I dlatego jesteśmy tutaj, ponieważ jednostka typu H powinna być zamontowana najwyżej. Moglibyśmy ją zrobić tam, ale musielibyśmy tutaj wrócić, więc bez sensu. Więc zrobimy ją tutaj. I ja taki wpadłem na taki pomysł, który ty zaakceptowałeś, czyli żeby tu sobie zrobić drzwi rewizyjne i jednostkę wsadzić do środka. Tam mamy idealnie północny wschód. Tak. Tu mamy południowy zachód, więc wyrzutnia będzie mogła być zrealizowana tu, albo będzie mogła być zrealizowana na dachu, co jest w przypadku odzysku wilgoci najlepszą możliwością, dlatego że powietrze wilgotne jest lżejsze od powietrza suchego. Czyli wyrzutnia pionowa po pierwsze jakby wymusza nam grawitacyjnie obieg, kiedy nie będzie prądu. To jest pierwszy plus. Drugi plus, kiedy my wyrzucamy powietrze w jednostkach z odzyskiem wilgoci, te powietrze będzie miało najprawdopodobniej 100% wilgotności. Więc dlatego się pojawiają zacieki na elewacji i dlatego my możemy użyć tej kształtki na elewacji jako wyrzutni, ale tam jest specjalnie okapnik, dlatego że tam zawsze jest bardzo dużo wilgoci. Prędzej czy później ta wilgoć w postaci wody pojawi się na elewacji. I prędzej czy później tą elewację będziemy musieli umyć. W przypadku wyrzutni dachowej nie ma takiego problemu. Ale okej, tu jednostka czerpnia, wyrzutnia wiemy gdzie. I teraz ja wytłumaczę wam pokrótce, jak taki budynek, jak realizujemy takie budynki i jak w tym przypadku też ten budynek zrobimy. A zrobimy go w taki sposób, że nie będziemy robić jednego pionu, które obsługuje, gdyby te piętra były równe, to byśmy zrobili jeden pion, z którego rozeszlibyśmy się na poszczególne pomieszczenia. W twoim przypadku piony będą dwa. Chodźcie, zobaczymy sobie. Oj, uwaga na głowę. No właśnie. Na szczęście wyciągają gwoździe. No. No właśnie. Ale powiem ci, ta czapka jednak ratuje, bo nawet jak zahacza takiego gwoździa, to nie jest aż takie bolesne. Dobra. Okej, jesteśmy w miejscu, które przed chwilą było po waszej lewicy. W tej chwili stoicie tam, gdzie ja, a my jesteśmy w starej łazience. Tak. W starej łazience, która będzie... Jeszcze nie wiadomo, czym będzie. To zależy od tego, co tutaj zdecyduje konstruktor. W ostateczności będzie tutaj ponownie nowa łazienka, ale raczej łazienkę przeniesiemy na tamtą stronę, a tutaj chcielibyśmy zrobić pomieszczenie, które będzie... Jeszcze nie wiem czym. Powiem wam, że przechlapane. Ludzie budują domy 100 metrów i myślą, gdzie mają upchać kolejny pokój dla dziecka, a ty masz, kurczę, tutaj tyle przestrzeni, że już nie wiem, co tu będzie. No mam i sobie może skorzystam, może nie. Natomiast ponieważ, już jakby wracając do meritum, ponieważ za tą ścianką będziemy mieli
jednostkę, tam będziemy mieli czerpnię na tej ścianie za tą ścianką, to tutaj możemy sobie wyjść przewodami dwoma o średnicy takiej jak średnica Kruszca w jednostce i możemy sobie zrealizować dwa piony. Jeden pion w rogu tutaj, w tym miejscu i on będzie obsługiwał te powiedzmy niższe półpiętra albo wyższe półpiętra, bo to jest najwyższe, więc te wyższe półpiętra. Natomiast wyjdziemy też za tą ścianę kolanko i wykonamy drugi pion, który będzie mógł zasilić tą drugą część budynku. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Dlatego, że my w tej chwili jesteśmy wyżej. Więc przez to, że jesteśmy wyżej, my tak naprawdę z tym kolanem pojawimy się mniej więcej w tym miejscu. Tak. Nie? Więc będziemy musieli wyjść z kolanem, tu zejść na dół do rozdzielaczy, które będą obsługiwały tamte piętro. Jeśli chodzi o plusy tego budynku, bo on jest duży, on sumarycznie jest duży, natomiast wielkość każdego z półpięter nie jest bardzo duża i tu kolejna wskazówka dla Was, dla Ciebie. Z tego rozdzielaczu, który będzie tutaj na dole, my swobodnie będziemy mogli sobie też wentylować te pomieszczenie u góry, dlatego że te odcinki, które z niego będą wychodzić, one nie będą bardzo długie. Nigdy nie będą bardzo długie, bo te półpiętra są małe. Mamy wiele małych elemencików. Gdyby te półpiętra były razem, musielibyśmy szukać raczej środku domu, środku budynku, po to, żeby odcinki rury spektra nie były bardzo długie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy tylko połowę tego piętra, to my tak naprawdę skracamy do absolutnego minimum długości tych przewodów, dzięki czemu z tego rozdzielacza, który jest pod nami, będziemy mogli też obsłużyć to piętro u góry. Ja nie nagrałem tego budynku dla Was, szkieletowego, ale często robi się tak w budynkach szkieletowych, że mamy rozdzielacz na dole na parterze, a później wchodzimy w ścianę z rurą spektra, wchodzimy w ścianę i robimy w ścianie na przykład w tym miejscu nawiew, tak? Czyli gdybyśmy na przykład z rozdzielacza, który jest za ścianą, wentylowali łazienkę, która będzie tam, to długość od rozdzielacza do tamtej łazienki, no tu ile jest? 3 metry? 2,5 metra? Z 3 metry powiedzmy. No. No to tu będzie około 3 metry. To z tamtego rozdzielacza wyjście w ścianę i pójście do góry, to też są dla nas 3 metry. Także mamy zachowane odcinki, mamy taki plus w minusie, bo minusem jest tutaj dla nas no, to, że muszą być dwa piony nawiewne, dwa piony wyciągowe, ale plusem jest to, że tej rury spektra tutaj tak naprawdę nie będzie bardzo dużo. Zejdziemy sobie na dół jeszcze, omówimy ten budynek, może Ty bardziej omówisz. Tu będzie też jedno pomieszczenie duże? Nie. Tu będzie takie pomieszczenie, w którym może przenocujemy gości, też jeszcze nie wiem, co tu będzie. Nie mamy jeszcze dzieci, więc może kiedyś dzieci. No właśnie, ale od dobrobytu głowa nie boli. Tam będziemy w łazience, bo tu się nie zmienia nic. Tutaj coś się zmieni, tu coś będzie zmieni. Garderoba, tu będzie łazienka. Okej, okay, ale jak Ci zabiorę kawałek garderoby pionem, to będziesz bardzo zły? Nie, nie będę zły. No właśnie, bo to są te pomieszczenia, które tak naprawdę no nie potrzebują, znaczy te wycięcie 10 cm2 czy tam 20 nie spowoduje katastrofy tak ekologicznej. Nie, to sobie zawsze można wymanewrować jakąś szafą czy czymkolwiek. Moja żona jest, którą pozdrawiam, jest entuzjastką wykończeń wnętrz. Aha, no to jest bardzo kreatywna, więc na pewno coś wymyśli, żeby to na pewno nie przeszkadzało. Okej, okay. I tu mamy pokoje, dwa, tak? To zostanie w ten sposób? Tak, tu będą dwie sypialnie i to tak zostaje. Okej, okay, a tu? Tutaj będzie łazienka. Tutaj będzie łazienka, czy no, łazienka w tym momencie będzie większa, tak? Garderoba tak, większa, mniejsza, łazienka większa. No i teraz zobaczcie, stąd jakbyśmy mieli obsługiwać to półpiętro po suficie, no to mielibyśmy problem. Dzięki temu, że zabudujemy dwa piony, dzięki temu, że użyjemy odpowiedniej jednostki w odpowiednim miejscu, tak? Czyli na poddaszu. Tak naprawdę mamy tutaj bardzo duży plus. Jeśli chodzi o te sypialnie, tu mamy sufit. Będziesz robił tutaj, zabudowywał sufit podwieszany?
taki jest plan, natomiast tutaj jest strop drewniany, więc tam generalnie jest miejsce na to, żeby coś tam podziałać. Okej. Okay. Możemy to też tak rozwiązać, ja podpowiadam i tobie, bo będziesz mógł sobie wybrać tą opcję, która dla ciebie będzie najlepsza, czy wykupisz kurs, zrobisz to samodzielnie, czy zawołasz nas, to powiesz już monterom, wybrałem, żeby zrobić to w ten sposób. Jeśli chodzi o korytarz, to nie jest wymagane, nie jest potrzebne, żeby korytarz był bardzo wysoki. Mhm. Tak? Jeśli tu obniżyli, masz, no i tak tu moim zdaniem masz bardzo wysoki sufit, bo ja nieraz, ja ze swoim wzrostem nieraz muszę się pochylać, jak gdzieś idziemy w jakichś tam budynkach, więc ten sufit jest spokojnie, możesz sobie obniżyć. I teraz dlaczego ja o tym mówię, że możesz obniżyć ten sufit? Ponieważ jeśli tam będziemy mieli pion i tam będziemy mieli zabudowany rozdzielacz, który nie będzie nam przeszkadzał, bo to jest przecież garderoba, to możemy wykorzystać korytarz do tego, żeby wentylować te dwa pokoje, ale też łazienkę. Tak? Czyli nie ma potrzeby, żeby obniżać w tych pomieszczeniach sufit, tak? A i tak będą wentylowane. Mamy do tego specjalne puszki. One są dokładnie fajnie pokazane w odcinku z Białegostoku, w drugiej części, już po naszym wykonawstwie. To są puszki, które po prostu jakby przekłada się przez ścianę. I wtedy z tej strony masz tylko dwie rury spektra, które wchodzą ci do ściany, a z drugiej strony masz punkt, który może być spokojnie. Możesz sobie zrobić jadomostat wyciągowy, zamontować do niego, możesz sobie zrobić dyszę dalekiego zasięgu albo jakąś dekoracyjną kratkę, to już jest twoja dowolność. Dobra, zejdziemy jeszcze sobie jedno półpiętro, dlatego że tutaj w przypadku tego półpiętra mamy jedną dużą przestrzeń, tak? Jedną dużą przestrzeń i no tu już nie będzie tak komfortowo, dlatego że tu będzie kuchnia. Tak. Tu będzie kuchnia. My mamy tu dalej wysoki sufit, natomiast gdyby ten sufit nie był taki wysoki, co możemy w kuchni zrobić? To, co ty powiedziałeś, pewnie, nie wiem, czy sam na to wpadłeś, czy już konsultowałeś to z żoną, ale takim naturalnym jest wsadzenie tego rozdzielacza do szafki. Tak? Mhm. On nie będzie na środku tego pokoju, gdzieś tam w okolicach, nie wiem, kominka, tylko ten rozdzielacz będzie w rogu budynku, więc czy zabudowanie tego rozdzielacza szafką, czy na przykład zrobienie takiej nadbudówki z karton gipsu po to, żeby go jakoś przykryć, nie będzie tak naprawdę dla nas w żaden sposób kłopotliwe, ale też nam tej kuchni nie zabierze. Nie? Bo tam już się zgodziliśmy. Gdybyśmy zabrali kawałek garderoby, nie ma problemu. Kuchni nie chcielibyśmy zabierać dużo, no bo wiadomo, no mamy szafki, garnki. Każda przestrzeń na wagę złota, tak. Ale to wyzwanie do naszej kreatywności, żebyśmy sobie z tym poradzili. Dokładnie. Żeby to nie kłuło w oczy. Ja tutaj, ponieważ pod nami jest w tej chwili już tylko piwnica i ten pokój uciekł, tak go sobie roboczo może tak być. Nazwę. Wpadłem na taki pomysł, że tak naprawdę te piętro niżej też moglibyśmy zasilić, bo tam mamy tylko jedno pomieszczenie, właśnie ten pokój, też moglibyśmy z tego rozdzielacza, który będzie się tutaj znajdował, moglibyśmy zejść na dół. Łatwiej nam zejść dwoma przewodami 75 niż rurą na przykład Fi200, do tego izolacja 2 cm, czyli mamy 24 cm przewodu. Łatwiej będzie to zrobić na tej 75, ale znowu, czego dowiesz się w kursie albo powiedzą ci moi instalatorzy, nie będzie się to wiązało jakby z brakiem konsekwencji. To, że ten przewód będzie taki długi, będzie wiązało się z tym, że inne długości przewodów będziemy musieli dostosować do tego przewodu, który będzie schodził na dół. Rozumiem. Dobrze. Na dole mamy już biura. Tak? Tak, jakieś gabinety i to w zasadzie tyle. I łazienkę chyba jeszcze, tak? Bo tam były dwa gabinety i coś. To... Będą dwa gabinety i pomieszczenie na saunę, ale to jest jeszcze w trakcie negocjacji. No i budżet nie jest z gumy, zobaczymy, co tam zrobimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jak widzicie, dom ładny, fajny. Da się z niego wyciągnąć dobrze działającą, da się w nim wykonać dobrze działającą
rekuperację. Takich domów już zrobiliśmy, myślę, że parę dziesiąt, nie będę tego dokładnie liczył, ale nigdy go nie nagraliśmy, więc jest okazja, za co Ci bardzo serdecznie dziękujemy. Polecam oczywiście dawać łapki w górę, subskrypcje, dla Ciebie dwie, dla mnie jedną przynajmniej na zachętę. No i co? Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.